Dziękuję Państwu za to, że Państwo przybyli, bo zestaw różnych paneli jest dość bogaty, a sala się prawie wypełniła. Myślę, że jeszcze będą osoby dochodzić. Witam na panelu Nowy Jedwabny Szlak, to zmienia wszystko. Świat, Polska, Łódź. Chciałbym przede wszystkim oczywiście w pierwszym rzędzie Państwa przywitać, ale i jednocześnie prelegentów. Mamy lekką zmianę składu panelu, za chwilę wszystko się okaże, natomiast na razie wywołam osoby, które są na 100% w Państwa programach. Zapraszam pana profesora Dominika Mierzejewskiego, kierownika Ośrodka Spraw Azjatyckich, profesora w Katedrze Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. To nasz pierwszy prelegent. Drugi prelegent, pan Jarosław Żak, członek zarządu Atrans Spółka z o.o. I to są... tutaj nie ma zmian, jeśli chodzi o program. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych prelegentów, to niestety musieliśmy dokonać zmiany, ponieważ pan Jacek Bartosiak miał dość osobistą i taką wrażliwą sprawę, która nie pozwoliła mu dzisiaj przybyć. Jest z nami duchem i jest również książką, którą przyniosłem, jego autorstwa Pacyfikę i Eurazję o wojnie. Będziemy pewnie do niej nawiązywać. A druga, w zamian za Jacka Bartosiaka jedzie do nas pan poseł Piotr Apel i za chwilę tutaj przybędzie, poseł Kukiz 15, poseł Ziemi Łódzkiej. I jeśli chodzi o drugą zmianę, to nie ma też na sali doktora Michała Lubina. Niestety wczoraj zmieniono rozkład pociągów PKP w Polsce, a pan Michał jedzie do nas z Krakowa i okazało się, że tak rozkład zmieniono niekorzystnie, że znowu jest tylko duchem i również książką Niedźwiedź w cieniu smoka, którą napisał swego czasu i którą tutaj tak już Państwo widzicie. I tutaj mamy zastępstwo, z kolei zaprosiliśmy Krzysztofa Rudzińskiego z prezesa Stowarzyszenia Nowa Łódź, również wiceprezesa Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Rzadko się zdarza na panelach, tak ja przynajmniej obserwuję, że daje się głos bardzo młodym osobom, a postanowiłem w tym trybie awaryjnym, weekendowym, kiedy faktycznie próbowałem zastąpić dwóch panelistów nieobecnych. Pomyślałem o tym, że właśnie warto dać głos Krzysztofowi. Więc na czwartego panelistę będziemy czekać, a ja powoli zacznę zadawać pytania. Pierwsze pytanie do pana profesora, żeby wprowadził nas trochę w tematykę. Pytanie jest takie, czy faktycznie Nowy Jedwabny Szlak zmienia wszystko, pana zdaniem? W sensie gospodarczym, politycznym, geopolitycznym, a dodatkowe pytanie, jak to się zaczęło, że w ogóle dzisiaj rozmawiamy w debacie publicznej w Polsce, ale w ogóle na świecie o Nowym Jedwabnym Szlaku? Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jestem pracownikiem Uniwersytetu, jak zostało powiedziane, i spróbuję Państwu wprowadzić problematykę pasa i szlaku, który jest takim trochę wytrychem w tej chwili, wszyscy o tym rozmawiamy. W Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych się nim interesują, jak i również w naszym mieście, z uwagi na relacje naszego regionu z Syczuanem w zachodnich Chinach. Niemniej jednak, zaczynając od podstaw, powiedziałbym, że byśmy dobrze rozumieli tę inicjatywę, która de facto może się skończyć za 5 lat, to musimy mieć świadomość kontekstu wewnętrznego. I wydaje mi się, że kluczową kwestią, byśmy wszyscy mieli świadomość tego, że pas i szlak jako idea w chińskiej polityce zewnętrznej, ona w moim przekonaniu będzie trwała maksymalnie 10 lat. Ona została zaanonsowana 5 lat temu, wobec powyższego kolejna pięciolatka i ten projekt może zmienić się w zupełnie inny projekt bądź inną dynamikę w zależności od kontekstu politycznego wewnętrznego. I to myślę, trzeba o tym mówić,
że idea pasa i szlaku w kontekście zjazdu, który na przykład będzie za dwa dni, 19 zjazdu Komunistycznej Partii Chin, spełnia zadanie umocniające lidera, który to anonsuje. Więc poruszamy się w koncepcji pasa i szlaku w kryteriach centralizacji władzy w Chinach. I to myślę, że to jest istotne i chciałbym, żebyśmy mieli tego świadomość, że inicjatywy, które się tam dzieją, również pas i szlak właśnie ma budować rosnącą rolę lidera, który przejmuje, jest liderem, który przejmie teraz w dalszym ciągu władzę w Chinach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która jest istotna w tym wewnętrznym kontekście, to jest związana, czy jakby jest związana z wewnętrznym gospodarczym rozwojem Chin Zachodnich. I tutaj wydaje mi się, że warto podkreślić, że anonsowana 5 lat temu koncepcja w tym okresie 2013-16 z analiz danych statystycznych z prowincji Sichuan służyła takiemu rozpoznaniu, gdzie Chiny mogą i w jakim kierunku mogą prowadzić rozwój gospodarczy Chin Zachodnich. Jest to oczywiste, że jest to kierunek europejski i w dalszym ciągu proeksportowy. Wobec powyższego, jak ostatnio kończyłem taki tekst, pytanie na temat działalności zewnętrznej Sichuanu, okazało się, że transport kolejowy w handlu zagranicznym do ubiegłego roku wcale nie odgrywał kluczowej roli. Dopiero od ubiegłego roku, 2016 roku, notuje się wzrost tego rodzaju transportu w handlu zagranicznym w samej prowincji Sichuan o ponad 600%. Wobec powyższego był taki okres rozpoznawczy i teraz Sichuan już naprawdę jedzie tymi pociągami między innymi do Łodzi i to jest bardzo istotne, więc z wewnętrznej perspektywy rozwijamy Chiny Zachodnie przez ten baszt euroazjatycki i tutaj rzucamy wszystkie siły łącznie z dotacjami i tak dalej na transport kolejowy, ale to nie było tak od początku. Tak przynajmniej wynika z danych Urzędu Statystycznego prowincji Sichuan. I to jest pierwsza sprawa, która jest, myślę, ważna, żebyśmy mieli świadomość. Czyli wewnętrzny kontekst tego pomysłu, który się lansuje od 2013 roku, od września. I druga sprawa, która jakby jest ważna, to ponieważ Polska jest państwem średniej wielkości i mamy z tym problem, generalnie wydaje mi się, że z uwagi na fakt, że jesteśmy właśnie średniakiem globalnym, mamy problem z plasowaniem siebie między mocarstwami. I tutaj wydaje mi się, że od 2013 roku na początku Amerykanie nie przykładali zbyt dużej uwagi do tego, co się dzieje w Europie, natomiast ostatnio, szczerze powiem, nawet z doświadczenia mojego ośrodka spraw azjatyckich, wnioskujemy, że Amerykanie coraz bardziej interesują się tym, co się dzieje w stosunkach gospodarczych polsko-chińskich. I z tej perspektywy my wychodzimy na szersze wody międzynarodowe. Pytanie, czy to będzie dla nas korzystne, czy to będzie korzystne dla ludzkiego biznesu na przykład, to jest wielki znak zapytania. A dlaczego Amerykanie się teraz zaczęli interesować? Powiem tak, to jest istotne pytanie. Nie wiem, czy ma to związek. Wydaje mi się, że ma to związek z redefinicją polityki administracji amerykańskiej nowej. Nie mówimy pivot to Asia, ale interesujemy się obszarami, gdzie już Chińczycy się znaleźli. Amerykanie, jak Państwo wiecie, to nie jest nic nowego. Traktują Chiny jako strategicznego rywala raczej niż partnera. Więc czytając ostatnio taki raport Atlantic Council, ze zdumieniem dosłownie zauważyłem, że mówi się o połączeniu do Łodzi z Chengdu jako jednego z elementów chińskiej strategii wobec obszaru euroazjatyckiego, więc znaleźliśmy się, to jest bardzo interesujące, że taka... Czyli Łódź jest wymieniana z nazwy. Tak. Jak najbardziej, przez jedną stronę i przez drugą stronę, więc na razie jeszcze nic się nie stało złego, że tak powiem. Natomiast w stosunkach międzynarodowych Niemcy ukuli takie stwierdzenie shadow diplomacy. Dyplomacja w cieniu i wydaje mi się, że jedni i drudzy teraz będą próbowali tu z takiej holistycznej perspektywy gdzieś się znaleźć. Chińczycy w moim przekonaniu całą tą platformę relacji z Europą Środkową Wschodnią zbudowali na bardzo sensownym podłożu 16+1, czyli Europa Środkowa i Wschodnia, ale w kontekście nie tyle Unii Europejskiej, o czym była mowa w Brukseli, ale w kontekście dalszych działań vis-a-vis Stanów Zjednoczonych. To jest myślę ważne, że to jest, że
znaleźliśmy się gdzieś w spektrum zainteresowań dwóch dużych graczy. Wreszcie Unia Europejska. I co jest tutaj ciekawe, to po ostatnim szczycie w czerwcu tego roku Unia Europejska i Chiny rozpoczęły współpracę w dziedzinie infrastrukturalnych inwestycji, czy inwestycji infrastrukturalnych w formie Connectivity Platform. To jest bardzo istotne, bo oczywiście Unia Europejska, w moim przekonaniu, Bruksela wystraszyła się trochę 16+1 tego formatu, bo Chińczycy mogliby coś zrobić z Europą Środkowo-Wschodnią bez zbytniej kurateli brukselskiej. Natomiast uznano, że pójdą wspólne projekty infrastrukturalne między Unią Europejską a Chinami w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. I paradoks z naszej perspektywy łódzkiej jest taki, że w Polsce te inwestycje mają iść tylko w infrastrukturę wód śródlądowych. Wobec powyższego w ogóle nie mówi się o hubach kolejowych jako wspólnych inicjatywach chińsko-unijnych, tylko mówi się właśnie o żegludze śródlądowej. Natomiast Dlaczego tak się robi? Wie pan, no to jest kwestia tego, jak wygląda polityka wewnętrzna, które ministerstwo jest jakby bardziej aktywne na polu danym, tak mi się wydaje przynajmniej. I tutaj akurat ministerstwo zasypia, tak? Nie wiem, czy zasypia. To trudno powiedzieć, może tak to ma wyglądać właśnie. Natomiast do czego zmierzam? Słowacja ma mieć huby kolejowe, wspólne unijno-chińskie, Bułgaria i infrastrukturę w dziedzinie rolnictwa i zostają Włochy z infrastrukturą płatową, dokładnie na 12 projektów, 10 będzie, czy ma być realizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. I tym samym Unia generalnie, nie powiem, że kasuje wszystkie projekty infrastrukturalne w dziedzinie w formacie 16+1, niemniej jednak znacznie to ogranicza. Więc wydaje mi się, że należy to w takich dwóch dużych kategoriach tą koncepcję pasa i szlaku rozpatrywać. Zjazd partii, jak Państwo wiecie, będzie za 2 dni. Wszyscy eksperci czekają wszędzie na całym świecie, co się tam wydarzy, kto tam zostanie zmieniony przez kogo, jak będzie wyglądał stały komitet biura politycznego. I druga sprawa to ten kontekst międzynarodowy. I tutaj ostatnio czytałem książkę dość dawno wydaną w 2013 roku Davida Shambaugh na temat Chiny, mocarstwo częściowe. I paradoks z tej książki wyłania się taki, że na przykład w krajach takich jak Polska mamy oczywiście do czynienia z dwoma typami asymetrii w stosunkach z mocarstwami. Pierwszy to jest asymetria gospodarcza i to akurat występuje w stosunkach z Chinami. Drugi to jest asymetria wojskowa i to występuje w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz z dużego kontekstu międzynarodowego wyłania się taki oto obraz, że Amerykanie będą pakowali inwestycje wojskowe w Polsce, a Chińczycy będą dalej współpracowali gospodarczo. Pytanie teraz a la long, która grupa będzie bardziej, że tak powiem, mocniejsza i silniej wpłynie na relacje jednego z drugim. Więc to jest znak zapytania, na który należy tu postawić i jest to pytanie takie mega, niemniej jednak myślę, że wprowadzające. To z mojej strony tytułem wstępu to by było tyle. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Panie Jarosławie, pytanie teraz do przedsiębiorcy i biznesmena z Łodzi, który chyba ma największe doświadczenie, jeśli chodzi o praktykę biznesu z Chińczykami. Pana zdaniem, jak przedsiębiorcy łódzcy powinni się zachowywać w tej sytuacji, którą mamy opisane tutaj trochę przez profesora, planów chińskich? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Piąty kolejny rok uczestniczymy w podobnym panelu. Można powiedzieć, że z punktu widzenia tutaj przedsiębiorcy, infrastruktury, którą przedsiębiorcy łódzcy dysponują, się za wiele nie zmienia. Poza ilością pociągów, które co roku trafiają z Chin, już można powiedzieć, nie tylko do Łodzi, ale do Europy. I tak historycznie w 2012 jeden pociąg, 13 42 pociągi, w kolejnym roku 100, 400, w zeszłym 1000 pociągów, w tym planowane 1500. Na przyszły rok planowane są wjazdy pociągów z Chin do Europy co 15 minut przez przejście w Marszewicza. Nie wiem, jak to zostanie zrealizowane, bo infrastruktura tego przejścia nie pozwala na obsługę takiej ilości pociągów, ale takie są plany chińskie. I tutaj są przedsiębiorcy. Niewątpliwie zmieniło się, można powiedzieć, wszystko. To, co pan profesor powiedział,
Łódź jest rozpoznawalna, już tak, teraz już ma potwierdzenie na całym świecie, wymieniana jest z nazwy na wschodzie i na zachodzie. 5 czy 6 lat temu ktoś z nas tutaj wiedział, że istnieje takie miasto jak Chengdu czy Chongqing w Chinach, a są to mega metropolie, łącznie zamieszkiwane przez prawie 60 milionów ludzi. Czyli można powiedzieć, że to, że Łódź jest rozpoznawalna w Chinach, to, no to jest to zasługa tutaj łódzkich przedsiębiorców, nie tylko naszej firmy, ale również innych firm, które tutaj współdziałają i które korzystają z tego połączenia. Najważniejsza, jaka rzecz jest najważniejsza? Ten strumień pociągów, tak jak powiedziałem, plany są co 15 minut, przejeżdża przez Bóg pociąg do Polski, który jedzie albo w tranzycie, albo gdzieś w Polskę. Najważniejsze dla nas jest zatrzymanie jakiegoś nawet drobnego strumienia tych pociągów tutaj u nas w Polsce. Niekoniecznie już tylko i wyłącznie w Łodzi, chociaż jako Łodzień nowi bardzo mi na tym zależy, żeby tu w Łodzi jak najwięcej się takich pociągów zatrzymywało, ale w ogóle w Polsce, żeby Polacy, polscy przedsiębiorcy wykorzystywali tą szansę, że jesteśmy tym pierwszym krajem Unii Europejskiej na drodze pociągów do Europy Zachodniej. To można powiedzieć, że masa towarowa, która jest w tej chwili przez te pociągi przewożona, w 90, można powiedzieć, 5% trafia na rynki zachodnie i dalej. W Polsce to jest niski procent towarów, które tutaj zostają. Ale może zostawać ich znacznie więcej poprzez właśnie stworzenie takich hubów multimodalnych, teraz się mówi o hubach komodalnych, gdzie można by było tym towarom, które są przewożone na trasie środkowe Chiny, Europa, dodawać jakieś wartości, kierować je, dostosowywać się na konkretne rynki, nawet niekoniecznie europejskie, ale na rynki inne, cała Afryka, Ameryka Południowa również to się dzieje. Tutaj ja widzę szansę poprzez powstanie takich multimodalnych hubów w Polsce dla polskich przedsiębiorców, dla łódzkich przedsiębiorców, co mi szczególnie jest na sercu, żebyśmy tutaj mogli rozwijać swoje biznesy. A co tak praktycznie właściciel firmy z województwa łódzkiego mógłby na tym skorzystać, że te pociągi się zatrzymują? Tak, żeby sobie wyobrazić mogła osoba, która do tej pory z Chińczykami nic nie robiła, tak? Jak to z Pana doświadczenia wynika? Ja powiem tak, jest taka firma, powiedzmy, jak ten, tak? Zatrudnia, zgodnie z informacjami, które przekazywane są co roku, około 2000 ludzi. Jak sobie tak kiedyś policzyłem, ile jeszcze polskich przedsiębiorców, polskich firm dostarcza produkty, towary dla potrzeb Della, to jest około kolejnych 10 tysięcy miejsc pracy. No to chyba jest odpowiedź na to, co nam mogą dać takie działania na towarach importowanych z Chin. Towary te również są to rzeczy wysoko przetworzone, ale w większości są, można powiedzieć, półprodukty. Towary, które wymagają jeszcze dołożenia jakiejś czynności, aby ten towar mógł być kierowany na konkretny rynek. I to są miejsca pracy. Wcale nie tak słabo płatne, bo to jest dosyć dobrze wyceniane przez właścicieli towarów. I to może się tutaj dziać w regionie, ale ja już patrzę bardziej tak na Polskę. Ja rozumiem, że jak Pan odwiedza Chiny, to tam Łódź jest kojarzona, tak? Ja Chin nie odwiedzam tak często jak mój prezes, ale prezes opowiadał, jak w czasie jego pierwszej wizyty był w Chengdu, nie było tam nawet McDonald'sa. W tej chwili już ta sieć jest tam rozpoznawalna, a Łódź, można powiedzieć, na równi jest rozpoznawalna jak McDonald's. No to bardzo mocny wizerunek. Dziękuję. Pytanie teraz polityczne. Co słychać w Sejmie, jeśli chodzi o nowy jedwabny szlak, panie Piotrze? Ja przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie i przeprosić za chwilowe spóźnienie. To Łódź jest jakby nieprzewidywalnym miastem, jeśli chodzi o komunikację, więc bardzo przepraszam. W Sejmie słychać tyle, że co do zasady wszyscy politycy, niezależnie od opcji, no to zgadzamy się co do tego, że współpraca z Chińczykami jest dla nas opłacalna. Czyli jest ponad podziałami? To jest absolutnie ponad podziałami i tutaj zgoda jest. Bardziej różnimy się co do szczegółów. Nie wszyscy zauważają pewne zagrożenia, które mogą wynikać choćby z
dużego napływu tych właśnie produktów już przetworzonych, czyli z zagospodarowania naszego rynku w sposób, na który my nie będziemy mieli wpływ. Jest taka pułapka, której wielu specjalistów porównuje do pułapki lat 90. Znaczy bardzo się nam opłacało i cieszyliśmy się z inwestycji zachodnich, bo dzięki niej mogliśmy pójść dalej do przodu. Tylko w pewnym momencie trzeba powiedzieć już dość, hola hola, czas na polski przemysł, czas na polskich przedsiębiorców, czas dać szansę i wyrównać te szanse dla polskich tych wszystkich, którzy polskich przedsiębiorców. I tutaj też jest to pułapka, znaczy możemy przesadzić i zapraszając bez umiaru te wszystkie produkty przetworzone chińskie, możemy spowodować, że nasz przemysł jeszcze bardziej straci i nasz przemysł się zatrzymał, będziemy dostawać tylko i wyłącznie rynkiem zbytu. Więc to jest ta pułapka, z której myślę, że już teraz warto zdawać sobie sprawę i już teraz myśleć o tym, kiedy powiedzieć stop i kiedy ten handel jakoś próbować reglamentować i żeby te pociągi, które do nas przyjeżdżają, również od nas wywoziły produkty nasze rodzime i żebyśmy my też mogli sprzedawać i zyskiwać, tak? Bo to ten pierwszy zysk wynikający z tańszych produktów, z obrotu, z zatrudnienia, no jest tylko pierwszym zyskiem i w perspektywie czasu może okazać się dla nas stratny. I to jest ta różnica polityczna, bo wielu polityków nie zdaje sobie sprawy z tego zagrożenia i jakby traktuje i myśli o inwestycjach chińskich dokładnie tak samo jak politycy w latach 90. o inwestycjach zagranicznych. A jak pan ocenia zachowania rządu, prezydenta w tym, jeśli chodzi o dbanie o relacje z Chińczykami? Bo jakiś czas temu mieliśmy takie wzmożone dość wydarzenia czy relacje. Jak pan to widzi z wiejskiej? Ja ocenię to bardzo pozytywnie, dlatego że tu chyba zgodzi się pan profesor, że Chińczycy troszeczkę inaczej postrzegają w ogóle budowanie relacji. Te relacje wynikające z tego, że prezydent pojechał do Chin, że szef partii przyjechał do Polski, to są rzeczy równoległe wobec naszych interesów. Oni traktują zupełnie inaczej, zupełnie lepiej, zupełnie no, nie wiem czy uczciwiej to jest dobre słowo, ale tych kontrahentów, które ich szanują, a szanuje się właśnie poprzez oficjalne wizyty, pokazuje się szacunek poprzez zaangażowanie najważniejszych polityków i bardzo się cieszę, że robi to rząd i bardzo się cieszę, że robi to prezydent. Mówię to jako przedstawiciel opozycji, że dobrze, że to robią. Też dla Chińczyków bardzo ważne jest, niedawno Komisja Spraw Zagranicznych odwiedziła Chiny. Dla nich było niezwykle ważne to, że w składzie tej delegacji byli przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Znaczy oni to przy każdej możliwej okazji podkreślali, cieszymy się, że jest ciągłość władzy, że niezależnie jak zmieni się w waszej demokracji władza, to nadal będzie ta współpraca dobrze wyglądać. Nawet do tego stopnia, że jeden z urzędników chińskich zapytał, jak to jest możliwe, że wy tak co pewien czas zmieniacie władzy, nie ma żadnej krwi, a w zasadzie decyzje są te same. Jak to jest w ogóle możliwe, że wy tak funkcjonujecie, że ta demokracja tak jakoś nawet ciekawy sposób sprawowania władzy jest. Więc tutaj jeśli chodzi o sygnały polityczne, które absolutnie nie mają nic wspólnego bezpośrednio z biznesem, poza tym, że budują dobry klimat, który absolutnie pomaga nam w negocjacjach, pomaga przedsiębiorcom, pomaga tym wszystkim, którzy chcą budować polski kapitał, no to się dzieje się w jak najlepszym kierunku i jak najbardziej poprawnie. Dobrze, dziękuję. Krzysztofie, teraz pytanie do ciebie, bo jak zapraszałem cię na tą debatę, to zwróciłeś uwagę, że jej tytuł wiąże się, czy pierwsze skojarzenie, jakie miałeś, to skojarzenie z książką Naomi Klein, którą tutaj mamy w środku, która nie jest na temat nowego jedwabnego szlaku. Dlaczego akurat takie miałeś skojarzenie i jak ty, jako przedstawiciel młodego pokolenia, który z Łodzią wiąże przyszłość, jak ty postrzegasz tutaj kwestię nowego jedwabnego szlaku? Ja mam 20 lat i ostatnie 4 lata
to, co się działo na tej planecie w Europie, to są naprawdę wielkie zmiany. Jeśli pomyślicie Państwo o najpotężniejszej inwestycji w transport intermodalny kolejowy, to jest linia kolejowa z Rotterdamu do Niemiec. I oczywiście transport statkami, transport wodny przez wiele lat odgrywał dominującą rolę i przez wiele lat pewnie jeszcze będzie. Natomiast jeśli pomyślimy o drugim fakcie, który stał się przez ostatnie 4 lata. Ostatnie 4 lata jest w zasadzie jedynie kilka miesięcy w 2014 roku, które nie były w pierwszej piątce najcieplejszych miesięcy w historii Ziemi. Ostatnie 4 lata to jest kwestia porozumienia klimatycznego. Ostatnie 4 lata to jest naprawdę wielka zmiana na świecie. Przez ostatnie 4 lata Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone jako pierwszy rynek odnawialnych źródeł energii. W Stanach Zjednoczonych odchodzi się od tej wizji. Teraz, jeśli pomyślimy o tym, gdzie w tym miejscu teraz jest Holandia. W Holandii w ciągu ostatnich 4 lat wszystkie pociągi zaczęły poruszać się wyłącznie, wszystkie elektryczne, tak, zaczęły się poruszać wyłącznie za pomocą zasilania z odnawialnych źródeł energii. I to są ostatnie 4 lata. W ciągu ostatnich 4 lat w Chinach rozpoczęto poważne rozmawianie o problemie jakości powietrza w miastach i pojawiły się, oczywiście to nie jest demokracja, ale pojawiły się bardzo silne naciski społeczne, żeby zacząć coś z tym robić. W ciągu ostatnich 4 lat rozpoczęto wygaszanie procesu budowania niektórych węglowych elektrowni w Chinach. W ciągu ostatnich 4 lat w Chinach zrozumiano, że miasto w modelu całkowicie niezrównoważonym to jest miasto, które doprowadzi wielu Chińczyków do śmierci, bo stężenia szkodliwych substancji w Chinach doszły do takiego poziomu, że nawet w kraju niedemokratycznym trzeba to wziąć pod uwagę. Ja rozumiem, że smog w Łodzi to jest pikuś w stosunku do smogu w tamtejszej momentami czasach. Smog w Łodzi niestety osiąga wartości pekińskie. I teraz ja oprócz tej książki, która leży tam, książki Naomi Klein, to jest książka, której w ogóle nie wydano jeszcze w Polsce, to jest książka Terra Nova, The New World After Oil, Cars and Suburbs. To jest książka, która opowiada, to jest książka amerykańska, pisana z perspektywy kraju, który jest bardzo mocno osadzony w kulturze ropy naftowej, z perspektywy samochodu, z perspektywy przedmieść, natomiast Europa nie jest. Jeśli pomyślimy w tym tygodniu, premier Holandii, w której właśnie pociągi poruszają się za pomocą odnawialnych źródeł energii, tam gdzie jest port w Rotterdamie, który jest oknem Europy na świat, premier Holandii przyjeżdża do króla rowerem. I oni doskonale rozumieją, że rewolucja energetyczna to jest droga dla nich i oni się w tym odnajdą. I mam wrażenie, że w chińskich kręgach decyzyjnych, oczywiście Chiny będą truć jeszcze przez wiele lat, natomiast Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. I jeśli Chiny mają pełną możliwość, żeby robić transformację energetyczną w miejscach takich jak Polska, Chiny mają, możemy mówić różne rzeczy o energii jądrowej, natomiast Chiny są nam w stanie sprzedać naprawdę dużo technologii, jeśli chodzi o zmianę energetyczną. I mam wrażenie, że w pewnych kręgach chińskich zrozumiano, że te kwestie rewolucji energetycznej, te kwestie zmian klimatycznych, to jest wielka szansa, żeby Chiny w nowym świecie odgrywały naprawdę dużą rolę. To jest grafika, która pokazuje właśnie wszystkie miesiące, które są na czerwono z ostatnich lat. To są miesiące, które były w 5 najcieplejszych miesiącach w historii Ziemi. Jak ktoś się interesował ostatnio tematyką zmian klimatu w roku 2009, 10, 11, to jest coś zupełnie innego. 2014 to był ostatni rok, kiedy mieliśmy w ogóle jakiekolwiek miesiące, które nie są najcieplejsze w historii Ziemi. Natomiast 2015, 2016, 2017 to są miesiące, gdzie po prostu zmiany klimatu zaczynają postępować w tempie wykładniczym. I to nie jest przypadek, że w tym roku była ta tragedia w Suszku, to nie jest przypadek, że w tym roku mieliśmy takie rekordowe sytuacje, jeśli chodzi o huragany. Dlatego to są dane NASA. Można je sprawdzić. To jest międzynarodowy, międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. I mam wrażenie, że w wielu miejscach na świecie się to rozumie, tylko jeszcze nie w Polsce. I teraz czyli w Polsce nie zauważasz, żeby w debacie publicznej o nowym jedwabnym szlaku pojawiały się te kwestie, o które przed chwilę i teraz powiedziałeś? Dlaczego pociąg się nie zdezaktualizował? Dlatego, że jest magiczne hasło pod tytułem opory toczenia. I w tej książce jest dokładnie wyliczone, ile każdy środek transportu zużywa energii. I w momencie, w ciągu mojego życia, w ciągu 20 lat spaliliśmy większość w ogóle paliw kopalnych, jakie ludzkość spaliła w historii swojej. I to widać też na tych wykresach klimatycznych.
I teraz jeśli spojrzymy na to, jaki jest najbardziej efektywny środek transportu, jeśli chodzi o wykorzystanie energii, to to jest pociąg. I w transporcie pasażerskim nie ma żadnej wątpliwości. Pociąg jest bardziej efektywny od jeżdżenia na rowerze i chodzenia pieszo, jeśli chodzi o przemieszczanie ludzi. Natomiast w transporcie towarów, jeśli ceny ropy wzrosną i ta sytuacja będzie się zmieniała, zaczniemy się przejmować klimatem, to transport wodny będzie musiał troszeczkę i transport lotniczy będzie musiał troszeczkę zejść z toru. Ale ja tutaj się wtrącę, bo który mam przed sobą Michała Lubiny, który nie dotarł dzisiaj na spotkanie. Tam mam takie wyliczenia, że dzisiaj aktualnie z ekonomicznego punktu widzenia kompletnie się nie opłaca wozić koleją z Chin. Po prostu transport wodny jest na głowę bije tę kwestię kolejową. No i podstawowymi zasadami, jakich mi uczono na gospodarce przestrzennej, to jest pierwsze zajęcia z podstaw gospodarki przestrzennej. Po pierwsze, rozwój ma wymiar terytorialny, a po drugie, zasoby są ograniczone. I to drugie, że zasoby są ograniczone, to nie jest tak, że cena ropy zawsze będzie na stałym poziomie, to nie jest tak, że to nigdy nie doprowadzi do żadnego kryzysu i na świecie jest naprawdę w środowiskach decyzyjnych wiele osób, które nad tym poważnie myślą. Ja to nie mówię, że to się stanie jutro, ja nie mówię, że to się stanie za 10 lat, natomiast w perspektywie takiej dłuższej to są bardzo ważne rzeczy i w Chinach nie żyją głupi ludzie. Jak Państwo zobaczycie, co się dzieje teraz na uczelniach chińskich, na jakie sympozja Chińczycy przysyłają w tej chwili, to są wszystko na temat zrównoważonego rozwoju. To nie jest tak, że Chińczykom zrównoważony rozwój się nie opłaci, bo w tej kwestii wyprzedzili Stany Zjednoczone. Czyli Krzysztofie, podsumowując, sugerujesz, że my jako biznes w Polsce powinniśmy się zainteresować też tymi wątkami związanymi z transformacją energetyczną, tak? Znaczy ja przede wszystkim myślę, że w polskich elitach powinno się... No ja mam przed sobą książkę, której nie wydano nigdy w Polsce. Ja dorwałem w Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie i to jest pewnie jeden z niewielu egzemplarzy, który w ogóle trafił do Polski. Podejrzewam, że to zmienia wszystko. Naomi Klein też tu nikt nie czyta. Natomiast w Holandii, byłem dopiero co w Holandii, widziałem port w Rotterdamie, tam jest to czuć na każdym kroku. Są potężne organizacje, kręgi rządowe. W zasadzie nikt w Holandii nie kwestionuje tego, że trzeba walczyć z zmianami klimatu i w ogóle promuje się transport kolejowy jako coś najbardziej zielonego. I w zasadzie on jest bezemisyjny, tak? Bo pociągi poruszają się w tej chwili w oparciu o wodę, wiatr i inne odnawialne źródła energii. Dziękuję. Ja tylko polemicznie, bo mówienie, że Chińczycy idą w stronę ekologii jest mocno przesadzone, bo te odnawialne źródła energii wynikają ze spalania najczęściej biomasy, która, no, nie, mówmy się, ale no, nie wpływa pozytywnie na klimat. Nawet bym powiedział, że wręcz przeciwnie. Poza tym ta polityka taka imperialna Chin wewnętrzna, no, oparta jest o podporządkowaniu sobie ziemi. No, jeżeli powstają miasta w środku pustyni, nawadniane w sposób sztuczny, no to jest gotowa recepta na klęskę ekologiczną. Więc tutaj bym jednak nie przesadzał, jeśli chodzi o tą proekologiczność Chin, bo ona absolutnie nie ma nic wspólnego z faktami. Znaczy w Chinach faktycznie mamy potężne miejsca, gdzie naprawdę niszczy się środowisko, natomiast jeśli chodzi o kręgi intelektualne Chin, jeśli chodzi o chińskich naukowców, to Chińczycy są potężni, jeśli chodzi o te kwestie. I to nie jest tak, że to widać dziś w Chinach. Tego nie będzie widać być może za 10 lat, natomiast potencjał nauki chińskiej w tych kwestiach i potencjał chińskiego przemysłu, jeśli chodzi o transformację, jest naprawdę potężny i ja bym go nie lekceważył. Dziękuję. Wrócę do pana profesora. Z tego, co kojarzę, pan również doradza biznesowo, czy w Polsce, czy w Chinach, na kanwie swoich doświadczeń akademickich. Co pan by zgromadzonym tutaj dzisiaj przedsiębiorcom radził, którzy myślą o współpracy z Chinami? Może odniosę się, proszę Państwa, do takich doświadczeń, które widziałem pracując jako tłumacz na kilka lat, powiedzmy, w Chinach. Po pierwsze, z uwagi na specyfikę tamtego ustroju, to jakiś czas temu tak odkryliśmy, i to dla osób, które prowadzą biznes w Chinach, nie jest nic nadzwyczajnego. W prowincji Zhejiang uznaliśmy, że warto spotykać się z liderami na poziomie powiatu, ponieważ w dużej mierze w dalszym ciągu z uwagi na, tak jak powiedziałem, system polityczny, ale również pewnego rodzaju
kulturowe uwarunkowania, które w dalszym ciągu wydaje mi się w Chinach i w Azji Wschodniej w ogóle funkcjonują, czyli pewnego rodzaju hierarchicznej struktury mają bardzo istotny wpływ na robienie biznesu. Wobec powyższego najpierw, ja mówię tu o poziomie powiatu, ja nie mówię tutaj nawet o poziomie prowincji, a tym bardziej o spotkaniach, o których była tutaj mowa wcześniej prezydenta Rzeczypospolitej z liderem Chińskiej Republiki Ludowej w ubiegłym roku w czerwcu, na tym poziomie powiatu. I tu chyba dobrym przykładem jest mleko łowickie, które pije się w Chinach i z tego, co wiem, to tam też to mleko pije się na spotkaniach egzekutywy partyjnej. Wobec powyższego sygnał idący z góry i warto się nad tym pochylić. Mianowicie, to też była mowa przed chwilą, czyli budowanie podejścia całościowego. Znaczy osoba, która chce coś do Chin eksportować w pojedynkę, wydaje mi się, że oczywiście będzie miała szansę, ale większe szanse będą, kiedy będzie de facto ten element polityczny, który dla Chińczyków jest istotny. No i to wiemy i obecny rząd i poprzedni już zidentyfikowali to i w 2011 podpisaliśmy strategiczne partnerstwo, potem całościowe strategiczne partnerstwo. Z jednej strony można powiedzieć slogany, nic nieznaczące, natomiast już w momencie, kiedy ten sygnał idzie, również idzie ten sygnał z poziomu województwa, wtedy wydaje mi się ułatwia i usprawnia działanie biznesowe, więc ten trójkąt żelazny, tak jak w Japonii trochę, biznes, administracja, polityka, on jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo istotny i to wydaje mi się ważne z punktu widzenia prowadzenia działalności z tej strony takiej politycznej. Oczywiście też musimy mieć dość dobre rozpoznanie tego, co się dzieje w Chinach, również na poziomie lokalnym, bo często dochodzi do zmian, o których nam się nie śniło, wtedy my nie bardzo wiemy, jak się w tym klimacie poruszać politycznym, czy ta zmiana będzie niosła za sobą przystosowanie pewnych kierunków rozwoju itd., itd. Więc nie ukrywam, że zasługą kolegów z firmy Hatrans i potem władz miasta jest stworzenie konsulatu w Chengdu. Ponieważ ten konsulat, i to jest bardzo, bardzo ciekawa dynamika tutaj i trochę przecząca temu, co powiedziałem przed chwilą. Albo nie. Zależy, jak się na to spojrzy. Zaczynamy od prywatnego biznesu, potem wchodzą władze lokalne, a na końcu władze centralne. No pytanie z punktu widzenia biznesu, czy to jest korzystne, czy nie. Oczywiście to jest duży znak zapytania, bo tak jak powiedziałem, paz i szlak może być interpretowany na wiele sposobów. Jednym z takich, właśnie z takich, jedną z takich interpretacji jest to, że dochodzi tutaj do pewnego rodzaju centralizacji, więc z drugiej strony można powiedzieć, że nie jest to korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw. No znów znak zapytania, bo jak spojrzymy na projekty, których szukają Chińczycy w ramach pasu, to są naprawdę ogromne projekty infrastrukturalne, dlatego próbuje się znaleźć jakiś projekt wspólny w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest strasznie trudne de facto, co nas łączy z Czechami, nie wiem, no góry. Ale oprócz tego, jaki możemy znaleźć projekt, w który Chińczycy zainwestują, bo szukają dużych projektów. Interesują ich duże rzeczy, są mocarstwem, wobec powyższego dziwnym byłoby, gdyby było inaczej. Natomiast z takiej praktycznej rady, z tych moich obserwacji, naprawdę na poziomie powiatu, ja mówię tutaj z perspektywy moich doświadczeń z prowincji Zhejiang, nawet nie mówię o tych doświadczeniach, które tutaj się w Łodzi toczą, jeżdżenia po Zhejiangu w różne miejsca w Chinach, to jest tutaj, nie powiedziałbym, że kluczowe, natomiast ważne i trzeba mieć to gdzieś w z tyłu głowy, że jadąc tam, no, musimy się poruszać dobrze, zarówno w tym środowisku politycznym, na poziomie powiatu, jak mówi chińskie powiedzenie, jeśli powiat jest stabilny, to całe Chiny są stabilne wobec powyższego. To też jest tutaj istotne. Dziękuję. To ja mam tutaj pytanie do pana, bo dzisiaj na Twitterze, kiedy reklamowaliśmy tę debatę, jeden z twitterowiczów zwrócił mi uwagę na fakt, że firmy państwowe chińskie, kiedy planują ekspansję do Europy, no to zakładają jednak taką strategię przejmowania, pełnego przejęcia aktywów i kompletnej kontroli nad firmami tutaj naszymi rodzimymi. Czy pan jakieś doświadczenia tutaj ma, jak się zachowują faktycznie Chińczycy? Mogę się odnieść do dwóch spraw? Sprawa konsulatu. Proszę zauważyć konsulat. Ile tam jest pracowników? 3 osoby, tak?
obsługuje 80 milionów, 4 prowincje, chyba 200 milionów ludzi. Ile Pana zdaniem powinno pracować tam? No wystarczy pójść pod ambasadę chińską w Warszawie, kraj 38 milionów, jaki budynek, ilu tam jest ludzi. To też jak bardzo władze centralne, to jest dowód na to, jak bardzo władze centralne przywiązują wagę do stosunków, można powiedzieć, również gospodarczych z tymi prowincjami. Ale ja powiedziałem, że tutaj politycznie się nie będę mieszał, bo nam takie wsparcie tam na miejscu w Chinach, które daje nam konsulat, w zupełności wystarcza. Natomiast chodzi mi o skalę, tak? Że jeżeli by miało tam więcej firm zaistnieć, więcej firm chciałoby robić biznesy, no to ta obsada trzyosobowa na 4 prowincje to jest troszeczkę chyba za mało. I druga sprawa to o transporcie, który Pan wspomniał, że jest kolejowy, transport kolejowy jest dużo droższy. Otóż to jest nieprawda, bo nasze pociągi z Chengdu do Łodzi, trzeba zdać sprawę, że Chengdu od wybrzeża dzieli kilka tysięcy kilometrów i ten towar, który jest produkowany w kilkuset zakładach z pierwszej 500 światowej w okolicach Chengdu i Chongqing, żeby go wywieźć na wybrzeże i statkiem do Europy czy gdziekolwiek, to też jest jakiś koszt. Jeżeli ten koszt zostanie zsumowany i porównany z kosztem przewozu pociągiem, to nie jest już żadna, można powiedzieć, różnica, a transport pociągiem daje nam dodatkowy bonus, że towar może się znaleźć już tutaj dostępny dla konsumentów, dla odbiorców w ciągu 2 tygodni. Natomiast statkiem od wyjazdu z Chengdu 60-70 dni. Tutaj Pan poseł mówił o pułapce, jaka nas może czekać. Ja powiem tak, i tak te towary do Europy przyjadą, i tak one w tej Europie się zjednoczonej znajdą, no, a nam chodzi o to, żebyśmy się stali takim właśnie Rotterdamem, taką Holandią, gdzie jest 50 milionów metrów kwadratowych magazynów wybudowanych, tysiące kontenerów dziennie ze statków przekazywanych do tych magazynów, do dystrybucji, do dalszej obróbki tych towarów. Jeżeli mamy te pociągi, które i tak przez Polskę przejeżdżają, to ja mówię o tym, że stwórzmy drugą Holandię tutaj u nas w Polsce, żebyśmy my mogli te łapki swoje tam gdzieś włożyć i coś tam do tego dać. A te towary, lepiej jak to wjeżdża od naszej strony, bo wtedy nasze służby skarbowe, celne mają pełniejszą kontrolę nad tym, co się wwozi. Mają możliwość monitorowania, bo jeżeli coś wjedzie do Triestu, do Kopra, czy do Rotterdamu, czy do Hamburga, to zanim trafi na nasz tutaj rynek, to możemy stracić, że tak powiem, kontrolę nad tym. Także tutaj jakbym takiego zagrożenia nie widział, bo to i tak tutaj do nas przyjedzie, co ma przyjechać w formie wyrobów gotowych. Teraz pytanie. Chodziło o tą kontrolę i jak się zachowują firmy chińskie w stosunku do... My mamy bardzo dobre doświadczenia, mamy spółkę Joint Venture założoną przez, można powiedzieć, Hatras i firmy chińskie. Tutaj ich, nasza, że tak powiem, niewielki rozmiar, no bo cóż, firma rodzinna, tak, określone obroty posiadająca, ale nie jesteśmy żadnym molochem posiadające miliardowe obroty. Jednak czym żeśmy sobie zjednali, ich sobie zjednali? Chyba taką uczciwością, prawdomównością, takim prowadzimy ich po prostu w każdy element, w pewnym sensie pokazujemy realia Europy i przede wszystkim jesteśmy rzetelni, nie wprowadzamy w błąd, mówimy otwarcie i to wydaje nam się, że jest kluczem do zdobycia zaufania. Tak? To procentuje, w czasie na pewno procentuje. Dziękuję. To Piotr, panie pośle, bo widzę, że pan się wyrywa, natomiast pewnie ad vocem. Natomiast ja chciałem też zadać pytanie związane z geopolityką, bo pan ostatnio, z tego co kojarzę, był w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się pojawił ten wątek gry takiej geopolitycznej. Nie mamy co prawda Jacka Bartosiaka, natomiast może pan powie, jak pana zdaniem
powinniśmy się zachowywać, bo to jest trochę trudna sytuacja. Z jednej strony mamy sojusznika strategicznego, na którego stawia dzisiaj rząd w kwestiach militarnych obrony, czyli Stany Zjednoczone. Z drugiej strony mamy Chiny. I jak to w kuluarach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Brukseli, jak pan, co pan tam słyszy? Stany Zjednoczone są niestety z perspektywy polityków amerykańskich uzależnione od Chińczyków i od ich pieniędzy i to da się wyczuć pomiędzy politykami amerykańskimi. Jest problem, który bardzo mają pomysł, jak go rozwiązać, to znaczy problem bardzo rosnącej gospodarki chińskiej, jak jej przeciwdziałać. Mamy taki, moim zdaniem, bardzo ciekawy kazus, bo do tej pory były państwa, były ewentualnie duże korporacje finansowe, które inwestowały, duże firmy, duże przedsiębiorstwa, a tutaj mamy coś, co jest takim dwa w jednym. Znaczy ja odbieram państwo chińskie jako jednocześnie będącą taką bardzo dobrze działającą korporacją międzynarodową, która jest gotowa zrobić wszystko, co pomoże rozwinąć jej biznes. I to jest pewne takie zagadnienie do tej pory nieznane w geopolityce, kiedy to jednocześnie polityka jest tak jednoznacznie, jednocześnie też jest biznesem. To znaczy, że w jednych rękach jest skupiony interes finansowy, interes bardzo dużej organizacji finansowej, a z drugiej strony interes państwowy, który jest trudno definiowalny poza właśnie tym interesem gospodarczym. Bardzo trudno jest, myślę, że nawet najlepszym specjalistom orzec tak naprawdę, gdzie politycznie chcą być Chińczycy za jakiś czas. Dużo łatwiej powiedzieć, gdzie finansowo, gdzie gospodarczo, ale gdzie politycznie, no to myślę, że to jest pytanie, nad którym mówią się najwięksi specjaliści i nikt nie jest w stanie jednoznacznie na nie odpowiedzieć, chyba że pan profesor będzie mógł, ale... Natomiast to jest problem dla wszystkich oceniających sytuację i próbujących jakoś zbudować narrację i zbudować też pewną odpowiedź dla tej rosnącej bardzo szybko gospodarki chińskiej. Bo co można zrobić? No, można tylko patrzeć i jakby cieszyć się, że przez nas, nasz kraj będą te towary iść. Natomiast co zrobić, żeby te towary szły w obie strony? No to na to odpowiedzi już nie ma. Nie ma odpowiedzi, co zrobić, żeby Europa czy Stany Zjednoczone nie stały się tylko i wyłącznie rynkiem zbytu, bo ta dobrze funkcjonująca korporacja zwana państwem chińskim jest w stanie nas wszystkich i politycznie, i gospodarczo szachować. To jest rzecz, która daje do myślenia i tak naprawdę żaden ani polityk, ani ekonomista, ani specjalista nie zna odpowiedzi, ale warto o tym rozmawiać, warto dyskutować być może za jakiś czas, kiedy rola i wizja i to miejsce docelowe Chińczyków będzie już bardziej nam znane. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, to prawda, natomiast odwołałbym się tutaj do takiego pojęcia, które funkcjonuje w dyskursach, w dyskusjach strategicznej kultury chińskiej. I jak Państwo, to też biznes, każdy, nie mówię tu o Sun Tzu, broń Boże, ale jest taki traktat 36 taktyk. I jak będzie biznes się przygotowywał do Chin, do wyjazdu, to dobrze i politycy dobrze to przejrzeć. I jedną z takich złotych zasad jest: w mętnej wodzie łatwiej złapać rybę. To jest po prostu strategiczna kultura chińska i z tym się nie dyskutuje. Tak jest. Wobec powyższego to, że my mamy problem z identyfikacją założeń politycznych czy też gospodarczych Chińskiej Republiki Ludowej w jej działaniach na arenie międzynarodowej, jest elementem takim, powiedział, stałym działań Chin na arenie międzynarodowej. I to też, myślę, warto wiedzieć. Stąd ta uwaga na kandydat pana wypowiedzi, te 36 strategii, myślę, że to warto znaleźć w Wikipedia. To wszystko jest w internecie, więc i zaznajomić się po prostu z tym, żeby mieć świadomość, że mamy do czynienia właśnie z bardzo trudnym partnerem tak naprawdę, którego nie możemy zidentyfikować, bo nie wchodząc tu w jakiś dyskurs akademicki, to akurat bycie czarnym albo białym nie jest przymiotem Azjatów.
To tak, faktycznie ja nie przyniosłem tej książki. 36 forteli polecam Państwu bardzo. Ona wyszła teraz w języku polskim, zbiorczo. Bardzo dobra lektura. Krzysztofie, na koniec chciałem Cię spytać, a jak, co słychać na korytarzach Uniwersytetu Łódzkiego, jeśli chodzi o podejście do tego nowego, wspaniałego świata chińskiego, który studenci może też słyszą? Chińskie słychać u nas akurat na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym bardzo mocno i to nie jest przypadek, że tutaj naprawdę Chińczycy budują sobie przyczółek naukowy. Ja też się interesowałem gospodarką przestrzenną w takiej perspektywie globalnej, geopolitycznej. I pan Jacek Bartosiek, którego z nami tutaj nie używa pojęcia Heartlandu i Rimlandu. I teraz jak mówimy o Rimlandzie, to mówimy, nie wiem, mówimy o tym porcie w Rotterdamie, mówimy o ciśnieniu Malaka, mówimy o Morzu Południowochińskim. To wszystko wcale nie jest takie pewne. Czy bo mówi się, że Heartland, że transport koleją przez środek Azji to jest coś bardzo niebezpiecznego. Natomiast nie jest do końca pewne, że ten transport wodny też będzie naprawdę przez wiele lat będzie całkowicie bezpieczne, ponieważ no to, co się dzieje na Morzu Południowochińskim, czy sporo cieśniny Malaka będą się zaostrzać. I teraz taki projekt, w którym Unia Europejska zgodnie ze swoją polityką klimatyczną gra na Heartland, gra na to, żeby stworzyć jakiś potężny korytarz z Chinami i z Chinami próbuje się dogadać w jakiś sposób w kwestii odnalezienia się w tych nowych warunkach. Moim zdaniem to są wszystko poglądy, które oczywiście w Polsce za bardzo nie funkcjonują w obiegu i to są rzeczy, których jeszcze nie ma. Natomiast no, mam 20 lat i mam prawo do pewnej wizji świata, który dopiero nadejdzie. I moim zdaniem te książki, które jeszcze nie zostały wydane w Polsce, te, które czytam, te, które widzę w środowisku uniwersyteckim, ale nie polskim, bo ja właśnie odwołuję się do holenderskiej, kanadyjskiej, choćby no Naomi Klein, tak? I to ma gdzieś jakieś korzenie na uniwersytetach na całym świecie. I niestety ze smutkiem stwierdzam, że w Polsce, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, mówimy o jedwabnym szlaku, używamy języka stosunków międzynarodowych, to są teorie klasyczne, ale w stosunkach międzynarodowych mieliśmy po tych teoriach klasycznych naprawdę jeszcze dużo wątków. Mieliśmy wprowadzone pojęcie bezpieczeństwa ludzkiego, bezpieczeństwa ekologicznego. I w Polsce, jak się mówi o takim twardym bezpieczeństwie, to w ogóle człowiek nie jest podmiotem. A tu trzeba znać wiele szkół stosunków międzynarodowych, ponieważ po prostu ten taki dynamiczny świat wymaga otwarcia perspektyw i wymaga szerszego spojrzenia. Tego mi Chiny imponują, ja się przyznaję, że jestem autor globalistą, natomiast mi Chiny imponują, bo Chiny są partnerem w grze. Chiny nie działają jakąś emocjami, Chiny mają te swoje twarde zagrywki i moim zdaniem Unia Europejska może w jakiś sposób, jeśli Unia Europejska będzie silnym podmiotem. Tak, tytułem uzupełnienia jedna rzecz, co cieszy chyba, Uniwersytet Łódzki ma największą społeczność studentów chińskich w kraju. I to też jest element tej rozpoznawalności Łodzi na mapie chińskiej. Natomiast jedna uwaga tutaj do kolegi. My mówimy o teoriach klasycznych, bo tak grają nasi partnerzy w Chinach. Jak pan będzie miał okazję kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, porozmawiać z ludźmi, którzy wpływają po części na decyzje w polityce zagranicznej albo próbują je kształtować, to naprawdę wszystkie postpozytywistyczne podmioty, one naprawdę są daleko w tyle za tymi klasycznymi. Dziękuję. Pytanie do Państwa. Czy pojawiły się już jakieś pytania do naszych prelegentów? Ktoś chce, nie wiem, myśli o biznesie albo jakieś ma skojarzenia związane z tym, co już do tej pory padło tutaj na sali? Proszę, śmiało. Proszę. Miałbym pytanie do pana posła Piotra Łapary. Czy jest przewidziana jakaś osłona legislacyjna w tym kontekście, w jakim pan mówił, że może być jakaś analogia do lat 90., kiedy to przewaga ekonomiczna pokiwał pan głową i to wszystko, czy miałby pan jakoś, no nie wiem, jeszcze uzupełnić, czy myślicie może państwo o Kukiz 15 takim czymś, czy no bo to jest ważne zagadnienie, tak, żeby uczyć się na błędach, które powiedzmy nas już troszeczkę kosztowały. Ty od razu powiem, że nie ma takich pomysłów legislacyjnych, dlatego że one są praktycznie co najmniej bardzo trudne do zrealizowania. Dlatego że bez takiego myślenia całościowego i takiego faktycznego działania, no to prawem się takich rzeczy nie zapisze. Znaczy nie da się ograniczyć rozwoju
przemysłu bez jakiegoś takiego zdroworozsądkowego na przykład wsparcia małych i drobnych przedsiębiorstw. I tutaj raczej bym widział pewne takie rozwiązanie tego zagrożenia, o którym wspominałem, czyli wsparcia małych, średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, wsparcia drobnych i biznesu, który ma potencjał handlowy, wsparcia tego, o którym tutaj zwrócił Pan uwagę. Przez prawie rok nie mieliśmy ambasadora w Chinach. Mamy problem z przedstawicielami w Chinach. I to wszystko raczej dobrze budowałoby klimat naszej realnej współpracy, a nie tylko na naszej. Nie będziemy, przestajemy być rynkiem zbytu, jeżeli będziemy dbać o to, żeby mieć czym handlować, czyli właśnie wspierając przedsiębiorców, ale i w jaki sposób, czyli wspierając te wszystkie narzędzia, czy te wszystkie modele, które mogą pomóc naszym przedsiębiorcom funkcjonować w Chinach. Więc to raczej w tym kierunku niż jakieś twarde przepisy, które będą mówić, nie wiem, jakiś bezpiecznik, że już wystarczy tych towarów z Chin. Tego się po prostu tak nie da. No dobrze, a to spytam, bo to ciekawe to by było to pytanie, bo tak mi się, jak słuchałem tego pytania, to mi się skojarzyło, że w Sejmie mamy komisję do spraw TTIP, czyli do umowy transatlantyckiej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. A czy mamy w Sejmie jakąś komisję, która zajmuje się typowo kwestiami Chin? Są zespoły parlamentarne, czyli taki rodzaj zespołu dyskusyjnego, czy taki bardziej kącik zainteresowań. Natomiast to jest, zapraszani są goście. Nie, no bardzo ciekawe, merytoryczne, ale bez tworzenia prawa. Ta podkomisja, o której Pan wspomniał, do spraw TTIP, jest podkomisją Unii Europejskiej. Ona ma zupełnie inny wymiar, dlatego że ona zajmuje się konkretnymi zapisami czy problemami negocjacyjnymi związanymi z TTIP. Być może to jest pomysł, by podobna podkomisja w ramach np. Komisji Spraw Zagranicznych albo Komisji Finansów czy powstała, która by zajmowała się pewnym takim dobrym rozumieniem, nadzorem tego, co jest między nami a Chinami. Natomiast pytanie znowu, co jest pierwsze, czy umowa między nami państwami, czy umowa między przedsiębiorcami? To tutaj Pan Profesor zwrócił uwagę, że ta kolejność jest najpierw biznes, a później samorząd i państwo. I wydaje mi się, że ta kolejność jest, ja już mam odpowiedź, że to jest słuszne, że tak to powinno wyglądać, że nasze państwo, które działa jak działa i to każdy widzi na każdym kroku, nie jest tak skuteczne jak przedsiębiorca, który potrafi dużo lepiej liczyć pieniądze niż państwo, dużo bardziej zadbać o to, żeby mu się udało. I jakby taka komisja sejmowa, która już teraz by chciała nadzorować przedsiębiorców, którzy robią interesy z Chińczykami, mogłoby się dla tych przedsiębiorstw źle skończyć. Więc myślę, że poza właśnie takim zespołami, bo są dwa zespołami parlamentarnymi, no na razie nic więcej nie można zrobić. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Proszę. Dwa pytania. Ja chciałbym zadać może pytanie panu z Hatrans, tak ogólnie, bo to też z tego, co słyszałem, spółka Joint Venture, i chciałem zapytać, jak wyglądają właśnie te transporty koleją, czy one mają jakieś problemy z przemieszczaniem się i tak dalej, bo to trochę taki termometr też pokazujący, jaki jest wpływ, że tak powiem, zaangażowanych stron. Oraz też właśnie odnośnie, tutaj zgodziłbym się z panem Piotrem odnośnie tego, że Chiny to taka dobra działająca korporacja, można powiedzieć. I właśnie one dobrze też chronią swój rynek, bo przecież pracując w swojej korporacji wiem, jak to wygląda, żeby wejść na rynek chiński, trzeba mieć odpowiednie też udziały z chińskiej strony. Czy to jest też tak w przypadku na przykład właśnie Hatransu i innych biznesów? Tak, po tamtej stronie też mamy spółkę Joint Venture zarejestrowaną w Chinach, która wspomaga ten eksport, który do panu posłowi taki jest drogi. I ja zawsze zadaję pytanie, eksportujmy, ktoś jeszcze mówi, polskie towary. Czy ktoś z państwa jest w stanie podać jakąś grupę towarową, która może zawojować Chiny? No podobne jabłka. Tak, na pewno.
Mleko. No, mleko, tak. Masło. No fajnie, fajnie, tylko że ty wywieźć pociągiem mleka za bardzo się nie da, ani masła przez embargo. Jabłka też tranzytem przez Rosję nie przejadą. Jak dojadą, to mogą być nie takie dokładnie, jak Chińczyk zamówił. W związku z tym było kilka transportów jabłek i temat został, można powiedzieć, z tego co ja wiem, no dosyć reputacja została nadszarpnięta, tak bym to nazwał. A te eksporty, bo to dotyczy przejazdów pociągów i z Chin, i do Chin, bo te pociągi do Chin też jeżdżą i one też jeżdżą coraz bardziej pełne. I tutaj właśnie jest taka również naszej spółki H-Transu, która z pociągów z Chin tygodniowo kilkadziesiąt kontenerów, mimo braku tego multimodalnego terminala, rozformowuje w naszych własnych magazynach, przygotowuje towary do dystrybucji do różnych destynacji w całej Europie, czy całopojazdowo, czy drobnicowo. Ale co jeszcze robimy? Jeszcze zbieramy towary z całej Europy i ładujemy kontenery w naszym lokalnym magazynie i nadajemy na pociąg pełne. I też tutaj jest taka właśnie rola. Im więcej tych pociągów tu skończy bieg, im więcej tego towaru tutaj zostanie, tym będziemy bardziej postrzegani jako takie centrum również do eksportu. Niekoniecznie polskich towarów, bo tych polskich towarów to nie ma. De facto przemysł samochodowy czeski, słowacki czy niemiecki, to jest główny towar, który jest wysyłany w eksporcie. Dziękuję. Tam jeszcze pani się zgłaszała na samym końcu. Tak, ja jeszcze mam jedno pytanie tak naprawdę do przedstawiciela biznesu, czyli tej reprezentanta firmy H-Trans. Ja z kolei reprezentuję MBank, czyli strategicznego partnera tegorocznego forum, ale przede wszystkim strategicznego partnera wielu przedsiębiorców, którzy starają się swój biznes ze wschodem rozwijać. I tu chciałam pana poprosić o kilka takich praktycznych wskazówek dla biznesu, zarówno dla firmy, która wspiera i dostarcza usługi, jak i firm, które faktycznie ten biznes świadczą. Mamy na przykład obroty, obsługujemy na przykład obroty w juanie, czy to ma znaczenie, czy ewentualnie jakieś inne praktyczne porady dla przedsiębiorców, typu na przykład nawet takiego nieformalnego, z którym ja miałam zetknięcie, że niekoniecznie kobiety w rozmowach na wyższym szczeblu w Chinach dobrze są postrzegane i że lepiej wysyłać tam reprezentantów płci męskiej. Czy to są plotki, czy ewentualnie ma pan jakieś takie wskazówki? No, też jesteśmy klientami mBanku. Bardzo nas tutaj mBank wspiera w naszych działaniach. Rozliczamy się za towary również przy pomocy juanów. To jest dość dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o to pytanie. Jeśli chodzi o kobiety, no ja myślę, że to wszystko zależy od sytuacji. W naszej firmie zdarzało się tak, że to właśnie kobiety były tym elementem, który przyciągnął biznes, ale również i panowie. Zresztą ja tutaj bym się nie doszukiwał jakichś takich, ale tu pani ma rację. No. Mężczyzna chyba w tamtej kulturze jest bardziej taki postrzegany jako taka właściwa osoba do załatwienia biznesu. Ale tutaj rola kobiet również jest, przynajmniej w przypadku naszej współpracy przy tworzeniu pociągu, była ta rola nieoceniona i być może to była nawet ten moment, kiedy kobiety, tak powiem, ten biznes no, załatwiły. To ja może dopytam, pani prosiła jeszcze więcej rad. A co takiego, czy tam może było w tej waszej współpracy coś takiego, co przekonało Chińczyków do tego, żeby z wami faktycznie dalej robić biznes? Czy pan coś takiego zauważył, szczególnie istotnego? Nasz biznes to nie opiera się na wymianie. My nie sprzedajemy nic do Chin, ani nie importujemy. My jesteśmy tym takim integratorem logistycznym i to, co powiedziałem, prawdomówność, uczciwość, wywiązywanie się ze swojego znanego słowa. To jest moim zdaniem podstawa. Okej, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś tutaj pytania? Proszę. Pytanie, co w chwili obecnej najbardziej jest poszukiwane w Chinach? Na co zwracać uwagę, jak się rozwija te społeczeństwo? Jakie towary, produkty, tak? Jakie produkty potrzebne są na tamtym rynku? Znaczy, generalnie pytanie, czy możemy zaoferować produkty luksusowe i produkty wysokiej jakości, bo klient chiński, powiem Państwu jedną moją przygodę z jednym sekretarzem partii
poszliśmy niedaleko, za rogiem do manufaktury kupić bursztyn. Za tani. To musi być nieprawdziwy podróbka. Delegacja leciała dalej do Paryża, prawdopodobnie zakupiła ten sam bursztyn, tylko w cenie francuskiej. I on już był dobry. Rozumiem, ten najdroższy wybierał tutaj, tak? I on był za tani. Tak, tak, tak. Znaczy generalnie to jest coś takiego, że to społeczeństwo szybko się wzbogaciło, 30 lat, ci ludzie naprawdę z ogromnej biedy mogą jeździć za granicę z workami warty po 500 euro. Natomiast co się z tym wiąże, poszukują produktów luksusowych i takich, których nie można zrobić w Chinach. I jednym słowem, przyjeżdża się do Europy kupować marki i sprawdza się metkę, czy one były zrobione made in China. Jak były, to nie kupujemy. Wobec powyższego to jest bardzo praktyczne i to jest jakby obserwacja, że tak powiem, uczestnicząca tłumacza, który wielokrotnie się z tym spotykał, więc produkty wysoko przetworzone, wysokiej jakości, oczywiście też związane z żywnością, to co już padło tutaj, Chińczycy poszukują lepszego produktu i z pobieżnej analizy w gruncie rzeczy rynku mleka w proszku w Chinach. Chińczycy oczywiście chcą jak najlepiej dla swoich jedynaków, więc kupują mleko w proszku wysokiej jakości. Często z Polski, ale też z Europy Zachodniej. Pytanie tylko, kto sprzedaje to mleko? No i nie są to Europejczycy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś tutaj pytania? Jest jeszcze pytanie. To ja chciałbym jeszcze pana dopytać, jeśli można. Przepraszam. Chciałem pana dopytać jeszcze odnośnie, mówił pan, podał pan anegdotę z bursztynem. Natomiast jak by wyglądała na przykład sytuacja związana z dziełami sztuki europejskimi? Czy to jest dla kultury, powiedzmy, mając tradycję 5000 lat, coś atrakcyjnego, czy to, powiedzmy, jest zupełnie za młode, nie interesujące? Czy miał pan jakieś doświadczenia związane właśnie z w trakcie spotkań, czy odmawialiście Państwo impresjonizmie na przykład francuskim, czy czymś takim? Gdybym pewnie miał doświadczenie w analizach imperializmu, tylko impresjonizmu francuskiego, to być może byśmy rozmawiali. Myślę, że tutaj, wie Pan co, ja trochę z Chinami pracuję, to bym powiedział, że jest to na wskroś pragmatycznie nastawione społeczeństwo. To jest inwestycja. Jeżeli to ma przynieść zysk, to nie ma problemu. To kupimy nieruchomości w Hiszpanii, Portugalii. Jak pan wyląduje w Lizbonie, nie ma innych ogłoszeń real estate, tylko po chińsku. Więc podobnie wydaje mi się, że jest z działami sztuki. I nawet osobiście nigdy nie miałem przyjemności brania udziału w licytacji w domach aukcyjnych w Polsce, ale spodziewam się, że ten rynek jest w spektrum zainteresowania bogatych ludzi z Chin, bo jest to traktowane jako inwestycja. To tak odpowiedziałbym może niedokładnie na pana pytanie, natomiast tutaj, wie pan, tak mi się wydaje, że ta kwestia, czy to jest jakieś kuszące oko, tak bym powiedział, to ma drugoplanowe znaczenie. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, to ja, panie profesorze, wrócę na chwilę do początku dzisiejszego pana głosu, bo tam się pojawił taki wątek, który mnie zastanowił, kiedy pan powiedział o tym, że jest planowanie w perspektywie 4-5 lat. Natomiast ja do tej pory byłem, być może czegoś nie do końca zrozumiałem, ale byłem przekonany, że jednak planują w perspektywie 50-100 lat. I również tam inwestycje. Jak faktycznie jest? Bo jednak mam, do tej pory miałem taką wiedzę, że Chińczycy planują bardzo długofalowo, tak? My sobie myślimy w tych perspektywach czteroletnich, a tam jest 50 lat do przodu. No ale w dalszym ciągu są plany pięcioletnie w Chinach. To tak jak powiedziałem, to jest kwestia dość subiektywnej interpretacji tego, co się dzieje w Chinach. Ja mówiłem w konkretnym kontekście pasa i szlaku.
ten projekt w moim przekonaniu jest dedykowany tej kadencji i następnej. Wobec powyższego on będzie trwał 10 lat. Potem... Ale będzie trwał, to co znaczy, co to znaczy? Że on będzie wybudowany w ciągu 10 lat? Nie, czy będzie to jest trwał? Pewna wizja chińskiej polityki zewnętrznej i wewnętrznej, która ma swoje ograniczone horyzonty czasowe. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra wybory w Stanach po Donaldzie Trumpie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Wobec powyższego ja poruszam się w obszarze dla mnie przewidywalnym. Nie mogę powiedzieć Państwu, którzy jesteście zgromadzeni licznie na tej sali, że przyszedł profesor Mierzejewski i powiedział, że za 150 lat to Chiny zbudują drogę między Europą a Kazachstanem albo gdziekolwiek indziej. My poruszamy się w obszarze, który jest dla nas racjonalnie do zdefiniowania. A oczywiście, może Pan powiedzieć, że Chiny myślą w kategoriach 150 lat. No tylko jeśli tak by było, to prawdopodobnie robiąc rozwój w 1978 roku, to zaplanowaliby zanieczyszczenie środowiska i prawdopodobnie tak szybko by tego rozwoju nie robili. Wobec powyższego to jest duży znak zapytania nad takim ogólnym stwierdzeniem, że Chińczycy są dalekowzroczni. Bo może się okazać, że w tej swojej dalekowzroczności mają pewne problemy, które muszą rozwiązywać co 5 lat. I jakby mówię tutaj o perspektywie zjazdu, który będzie, 19 za 2 dni i kolejnego 2022. I w tej perspektywie czasowej jesteśmy w stanie powiedzieć, że i Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych będzie się rozwijał, Chińczycy będą szli w tym kierunku, bo tutaj będzie ciągłość. Natomiast trudno nam przewidzieć, co będzie po tym, jak kadencja 10-letnia obecnego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej po prostu się zakończy. I wtedy przyjdą nowi ludzie, będą nowe pomysły, nowe koncepcje. Nie jest wykluczone, że wtedy na przykład Chiny dojdą do wniosku, że cała ta inicjatywa pasa i szlaku była chybiona. Tak jak doszli do wniosku w czasie dynastii Ming, twierdząc, że wyprawy, które prowadzono, nie przyniosły niczego i weszli w fazę izolacjonizmu. Podobnie jak Stany Zjednoczone. Więc jakby z tym wyjściem Chin na zewnątrz i planowaniem takim dalekowzrocznym osobiście byłbym sceptyczny i raczej bym nawigował w kierunku 2022. Dziękuję. To jeszcze w takim razie dopytam teraz pana posła. A propos potencjalnych planów czy zderzenia na Pacyfiku między wojskami amerykańskimi a chińskimi. Nie ma tutaj niestety Jacka Bartosiaka, który na pewno mógł mówić godzinami na ten temat. Natomiast no jest to z jego książki, którą mamy tutaj przed sobą na stoliku, jeden z wariantów, ze scenariuszy faktycznie możliwych, tak? I jak pan, kursując między Atlantykiem, patrzy na tą rzeczywistość? Czy to jest coś, co... Bo to, co Krzysiek mówił, pewne rzeczy w ogóle w dyskursie, w debacie publicznej w Polsce są nieobecne, natomiast w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach to jest normalnie, że się to o tym rozmawia. Jedna z teorii geopolitycznych mówi, że wojna rozwiązuje wiele problemów. Ja myślę, że już troszeczkę z tego wyrośliśmy, z takiego myślenia dwudziestowiecznego i tutaj zagrożenia jakiegoś takiego mocnego zderzenia między Stanami i Chinami nie ma. To będzie się działo właśnie na poziomie, moim zdaniem, ekonomicznym i pewnego takiego szukania państw trzecich, na terenie których może się dziać jakiś tam konflikt. Ciekawe jak, i to jest, jak będzie rozwiązany problem Korei Północnej, jak zostanie rozwiązana współpraca i pewna ekspansja Chińczyków w stronę tych państw, czy Oceanii i całego tego, co jest pomiędzy. Jak to wszystko będzie wyglądać ze strony Amerykanów, czy Amerykanie wrócą do takiej myślenia o współpracy z tym biedniejszym regionem po to, by mieć wpływ właśnie na handel i na ten wszystkim transport chiński. To są rzeczy, które cały czas, znowu mówię, nie są rozstrzygnięte, ale są mocno dyskutowane. I takim papierkiem lakmusowym jest właśnie kwestia Korei, kto tak naprawdę w tej Korei Północnej mocniej się zaangażuje i kto tak naprawdę powie te pierwsze sprawdzam. I to myślę, że to będzie takim
dobrym testem na to, kto, czy to Chińczycy, czy Amerykanie są bardziej zdeterminowani do tego, żeby wejść w jakieś takie pole konfliktu, to może zbyt duże słowo, ale takiego konfrontacji. Pola konfrontacji i pola jakiegoś szukania tego balansu między tą starą demokracją amerykańską, a tym nowym korporacyjnym myśleniu państwowym. Dziękuję. Krzysztofie, a ty co na ten temat myślisz? Ja bardzo żałuję, że nie mam tutaj z nami żadnej kobiety, bo cały czas mówimy o świecie, przyszłości świata jako o wojnie samców. Tylko że jeśli popatrzymy dzisiaj u nas na uniwersytecie, kto tam studiuje, to połowa osób z Chin to są młode Chinki, które wychowują się w kulturze Okcydentu. I w kulturze Okcydentu jednak rola kobiety no, jest pewnym standardem, że o pewnych rzeczach już nie mówi się bez kobiet. Jeśli mówimy o przyszłości świata bez połowy świata, to troszeczkę mamy niepełny obraz tego świata. I oczywiście ja się zgodzę, że dziś świat jest wojną samców, natomiast nie jestem w stanie, chociaż jeśli mówimy o Chinach, gdzie nie wiem, w negocjacjach nie ma Chinek, natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy za te 50 lat te Chinki, które w tej chwili wychowują się na uniwersytetach, najlepszych uniwersytetach i osiągają lepsze wyniki od mężczyzn, czy one nie będą miały czegoś do powiedzenia. I uważam, że lekceważenie tutaj głosu kobiet w tej kwestii jakby... Ja nie słyszałem za dużo kobiecych głosów na temat koncepcji jednolnego szlaku. Znaczy jest z nami tutaj duchem Naomi Klein, natomiast w Polsce szczerze mówiąc i myślę, że jeśli też zaczniemy podchodzić do tej kwestii z innej perspektywy, zaczniemy myśleć o świecie jako o czymś więcej niż wojnie samców, zaczniemy myśleć o bezpieczeństwie ekologicznym, zaczniemy myśleć o innych kwestiach, to otworzy nam to kompletnie nowe horyzonty myślowe na tę kwestię. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są z sali? Czy pan zadawać swoje? Proszę. Dzień dobry. Szymon Szczepański, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Trikomet z Łodzi. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o ochronę własności intelektualnej, ponieważ mamy doświadczenia już z Chinami i wiele produktów ciekawych, są to biomateriały i wyroby medyczne, stworzyliśmy i nasze doświadczenia kończyły się z Chinami na tym, że po prostu produkt został podrobiony i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Jak tę kwestię można rozstrzygnąć, czy są jakieś pomysły? Ile państwo mieli takich produktów? To rozumiem, że państwa produkty, tak? Nasze konkretnie. Produkty, które w Łodzi stworzyliśmy od zera, technologia nasza, produkty zostały, próby wdrażania, konferencje, zjazdy neurochirurgów chińskich, bardzo dobrze przyjęte. To były akcje podjęte około 20 lat temu, więc dużo mogło się zmienić od tamtego czasu. Ale państwo współpracowali z Chińczykami, a później się okazało, że nagle ten produkt wyszedł na rynku bez państwa wiedzy, tak? Tak jest. Produkt skopiowany oczywiście o właściwościach dużo gorszych, ale podobny, bardzo podobny i w zasadzie już nie mogliśmy z tym nic zrobić, bo gdzie mamy, zrobiliśmy, ale patent nasz i własność intelektualna nasza. Nic nie mogliśmy dalej z tą kwestią zrobić. No, mam dostęp do materiałów, dokumentacji sprzed 20 lat. Wtedy jeszcze chodziłem do podstawówki, więc nie mogę się wypowiedzieć, jak to wyglądało naprawdę. Ten sam zarząd był inny, ale chcemy zrobić nowe podejścia. Czy coś się zmieniło? Tak. Chcemy dać sobie szansę, dać Chińczykom szansę, że jednak te wyroby mogą być... możemy na przykład też z tymi samymi wyrobami jeszcze raz podejść. Tak? Na przykład są to protezy kości czaszki, które w Polsce w 90% są szczepiane, jeżeli są jakiekolwiek implantacje wykonywane, to w 90% implantacji jest to nasza proteza w Polsce, więc mamy prawie cały rynek w Polsce, jeżeli chodzi o implantację kości czaszki. A w Chinach można by też troszeczkę spróbować powojować i pokazać im, że ten produkt jest dobry, teraz jest udoskonalony, dużo się zmieniło, jest wykonywany na indywidualne zamówienie na podstawie tomografii komputerowej pacjenta, więc technologia też się rozwinęła. Już jest to inny produkt niż 20 lat temu. Ale pamięć sparzenia została, tak? Tak jest, no, tak, tak. I jak mówię w firmie o to, żeby podjąć współpracę z Chinami, to wszyscy kiwają głową, że nie już się sparzyliśmy. Ale może jednak jest jakaś szansa. Panowie, to głównie do pana profesora i do pana z Hatransu. Znaczy, jakby
nie widzę nic w tym dziwnego, przyjmując założenie, że jest to kultura kopiowania. To nie tłumaczy oczywiście tego, że jest tym problem, natomiast wie pan, jak pracowałem w przedszkolu i może to jest dość zabawne, co teraz powiem, to te dzieciaki, które tam się uczyły, one miały wpajane, że muszą powtarzać wszystko. Potem przychodził mistrz kaligrafii i to, co było skopiowane, miało wartość samą w sobie. Wobec powyższego to jest pewien kontekst mimo wszystko kulturowy. Natomiast z drugiej strony, no, to jedyne, co może nas uratować, to są zapisy w umowach konkretnego arbitrażu międzynarodowym w momencie, że tak powiem, spotkania takiej sytuacji. Jeżeli będziecie Państwo negocjować kontrakt, nie mam pojęcia w tej chwili jak, czy na jakieś dostawy czegokolwiek i przedłożycie Państwo dokumentację, co też nie jest jakimś chyba, nie jest chyba dobrym pomysłem, to wtedy arbitraż międzynarodowy gdzieś w Szwajcarii, bo absolutnie arbitraż w Chinach niczego nie da. Myślę, że w Polsce to Chińczycy sami się nie będą chcieli zgodzić, twierdząc, że sąd będzie bardziej przychylny stronie polskiej. Natomiast w jakichś układach międzynarodowych to wydaje mi się, że w instytucjach międzynarodowych taki arbitraż jest możliwy i tak się de facto robi. To tak z mojej strony. Panie Jarosławie, pan chce coś tutaj dodać? Ja myślę, że się musimy spotkać, tak? Po tym forum i porozmawiać o tym temat. Czyli w kuluarach, dobrze. Czy jest jeszcze jakieś pytania? Bo zbliżamy się powoli do końca, to ja poproszę panelistów o trzy zdania podsumowania. Czy faktycznie nowy jedwabny szlak zmieni wszystko w naszym kraju, w naszym mieście, a jak nie wszystko, to co zmieni na pewno? Czyli ja myślę, od końca zacznę. Myślę, że wszystko musiałoby się zmienić w Polsce, żeby szlak jedwabny coś zmienił, ponieważ jeśli kongresy wszystkie kolejowe, tam branża mówi o tym, że po prostu prędkość handlowa pociągów towarowych w Polsce spada, to jest całkowity upadek. O ile udaje się w jakiś sposób pociągi pasażerskie wyprowadzać z zapaści, to przewozy towarowe, tam prędkość handlowa polskich pociągów, jak Państwo pojedziecie na kongresy w tej branży, to jest po prostu tragedia. Jeśli nie zaczniemy, Łódź nadal nie wróciła na kolejową mapę Polski. Przez Łódź nie przebiega żadna istotna magistralna linia. No, prześledzicie, jakiego standardu jest linia kolejowa z Łodzi dalej na zachód do Wrocławia, gdzie dalej, nie wiem, do Niemiec mielibyśmy coś przewozić, no, którędy jeżdżą pociągi? Jakąś jednotorową linią gdzieś od prędkości 40 km na godzinę. Budujemy w Łodzi potężne inwestycje, tunel średnicowy, budujemy w Łodzi potężne zaplecze, jeśli chodzi o transport pasażerski, natomiast jeśli chodzi o transport towarowy, Polska nie istnieje. I ten projekt, o którym mówiłem z Holandii, musimy zacząć myśleć tymi kategoriami o transporcie, musimy wyjść z logiki, że transport to tylko tiry, musimy zacząć poważnie myśleć o tym, że kolej jest przyszłością, bo kolej po prostu jest nam w stanie zapewnić pewną niezależność, jeśli chodzi o paliwa kopalne w jakiejś dalszej perspektywie. Kolej po prostu będzie się opłacała w świecie przyszłości. Dlatego sztandarowym projektem naszego stowarzyszenia jest projekt Kolej na Łódź. My się głównie skupiamy na kwestii transportu pasażerskiego i jego zalet, natomiast ten komponent transportu intermodalnego też tam będzie i chcemy, żeby Łódź wróciła na kolejową mapę Polski. To wymaga budowy nowych linii kolejowych i to wymaga zaangażowania rządu. Musimy zmienić sposób myślenia o transporcie w Polsce. Dziękuję. Panie profesorze. Znaczy, trudno w trzech zdaniach odpowiedzieć. Podsumowując może, tak bym powiedział, że traktuję nowy jedwabny szlak jak pewnego rodzaju slogan, który w takiej czy innej formie jest egzemplifikacją czegoś naturalnego, co w procesie, że tak powiem, 200 lat, tu możemy mówić o jakiejś szerszej perspektywie, byłoby czymś naturalnym. Czy Chiny są drugą gospodarką globalną, wobec powyższego mają swoje aspiracje, mają Djibouti, mają bazę wojskową w Afryce i będą szły w tym kierunku. I czy będziemy nazywać to jedwabnym szlakiem, czy nie, to jest kwestia, powiedziałbym, trochę soft power chińskiego i złapania dobrej nazwy, żeby to Zachód i globalna opinia publiczna dobrze absorbowała. Natomiast oczywiście mają swoje cele i traktowałbym jako coś naturalnego pod fajnym parasolem jedwabnego szlaku. Dziękuję. Ja myślę, że cokolwiek zrobimy albo nie zrobimy, to Chińczycy, jeżeli będzie im się to opłacało lub będą mieli to zaplanowane, to i tak to zrobią i tak. To co do tego myślę, że nie ma co mieć wątpliwości. Pytanie właśnie, co możemy zrobić, żeby na tym skorzystać i tutaj HAT Trans jest dobrym przykładem, bo korzysta
na aspiracje chińskich. Dobrze by było, żeby było takich firm coraz więcej. Dobrze by było też, żebyśmy nie handlowali tylko i wyłącznie produkcjami czeskimi, niemieckimi, ale również polskimi. I to jest nasze zadanie na tu i teraz, czyli szukanie jakichś takich rozwiązań prawnych, legislacyjnych, które by pomogło nam po prostu wejść w tą zbliżającą się naturalną kolej rzeczy w jak największym potencjałem i jak najwięcej z niej skorzystać. Dziękuję. Nowy jednak szlak i na tym szlaku, no to ja mam takie czasem wrażenie, że się tak znaleźliśmy tam, no nie powiem, że tak całkowicie przypadkowo, bo nasze działania od 2008 roku zmierzały ku temu, żeby takie połączenie zestawić dla potrzeb tutaj naszych firm, które obsługowaliśmy, no ale po prostu dzięki temu myślę, że dość dobrym ambasadorem byliśmy Łodzi i Polski w Chinach. Chciałbym się jeszcze do jednej takiej rzeczy odnieść. Dużo pokory mam. Nabrałem dużo pokory. Tu Pan mówił o kolei na Łódź, rozwijaniu szlaków kolejowych. Ja bym też zwrócił uwagę na ten transport tubowy. Nie wiem, czy Państwo słyszeli. Transport tubowy? Tak. W tubach, w kapsułach, transport towarowy pod ciśnieniem. 4 lata temu, jak to nasze połączenie ruszyło, zwrócił się do nas jeden z naukowców, który opisał dokładnie to, ten rodzaj transportu. No i cofnijmy się 4 lata temu. Ktoś do Państwa pisze, tuba, 4000 km, kapsule, towary. Ja mówię, no to co sobie można pomyśleć? No, wizjoner jakiś taki. No i co? Minęło 3 lata minęły i są już testy takiego transportu. Nie wiem, czy w tym kierunku nie powinniśmy się rozwijać. Proszę. Hyperloop jest taką piękną kwestią, to jest taki coś, że czekamy, że w ogóle nie będziemy potrzebowali kolei konwencjonalnej. Natomiast no, niestety w tej chwili to jest jeszcze koncepcja mocno teoretyczna. Jak pomyślimy o energii, którą trzeba wykorzystać, żeby przenosić jakieś 25 osób, które znajdują się w kapsule, ta skala tutaj z tej książki nam w ogóle wyskakuje, jeśli chodzi o wysiłek energetyczny. A jak myślimy o transporcie towarów, to zabrakłoby nam chyba w ogóle skali, jeśli chodzi o zasoby na świecie. Więc ja bardzo przychylnie patrzę na tą ideę, ale dziś te opory toczenia klasycznej kolei, to nie jest przypadek, że kolej przez tyle lat nie upadła i jeszcze się rozwija. Po prostu to jest w tej chwili najbardziej doskonały środek przemieszczania, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, jaką znamy. Jak wymyślimy coś lepszego, super, ale w tej chwili nie mamy nic lepszego. Dziękuję. Dziękuję panelistom, dziękuję Państwu za przybycie. Cała debata była nagrywana, więc będzie dostępna na stronach łodzianiedecydują.pl. I zachęcam Państwa bardzo serdecznie do rozmów w kuluarach, bo jak widać, niektórzy dużo więcej mogą powiedzieć w kuluarach. Dziękuję.